robocza są wykorzystywani na przykład na budowach. Korea, ta historia jest niezmiernie skomplikowana i zdaje się nie mieć końca. Rozwija się po prostu jak jakiś taki wąż doczepiający sobie kolejne segmenty. Wąż. Nie jest to jednoznaczne do oceny. Wciąż. Oczywiście. Może tytułem wprowadzenia. Chodzi o to, że polscy przedsiębiorcy zatrudniają obywateli z Korei Północnej. Wszystko jest załatwiane legalnie i nie można mieć jakby żadnych wątpliwości co do poprawności w papierach. Czyli to nie są uciekinierzy, nie są to osoby, które z Korei Północnej uciekły, tylko to są obywatele Korei Północnej na mocy pewnego porozumienia o charakterze, nazwijmy to, polityczno-biznesowym pomiędzy Północną Koreą a Polską, przyjeżdżają tutaj i pracują. Ostatnio zostałem upomniany przez polski MSZ, że nawet nie istnieje żadnego rodzaju porozumienia, więc...